Rozmowa dnia. W naszym studiu Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dzień dobry, pani minister. Witam, dzień dobry państwu. W Senacie dziś dyskusja na temat emerytury plus, jak to się już potocznie mówi, czy trzynastki emerytalnej. Super Express dzisiaj na pierwszej stronie pisze: emerycie, sprawdź, czy dostaniesz trzynastkę na majówkę. To może ułatwmy w takim razie emerytom sprawę i powiedzmy, dostaną, czy nie dostaną. Oczywiście, że dostaną, ale dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, debata w Senacie. Myślę, że ten projekt nie wróci już do Sejmu, ale niczego nie można wykluczyć. Gdyby tak się stało, że ten projekt zostanie przegłosowany i przyjęty przez Senat, to jestem głęboko przekonana, że tak się stanie. Będziemy czekać na podpis pana prezydenta i pierwsze wypłaty w ostatniego dnia, 30 kwietnia, pewnie zostaną już skierowane do tych emerytów i rencistów, którzy świadczenie otrzymaliby 1 maja, a ponieważ to dzień wolny, dostaną tą odrobinę wcześniej, świadczenie wysokości 888 złotych. Na rękę. Ale mówi pani, że to są pierwsze wypłaty, czyli część może otrzymać w innym terminie. Nie, rozumiem. Dlatego że głównie to są wypłaty, które odbywają się w maju. To są tożsame terminy wypłat, jak wypłaty świadczeń, które co miesiąc emeryci i renciści dostaną. Więc tam jest chyba 5, 10, 16, 20 maj. Takie są dokładne terminy i one zostały zachowane. Nie ma żadnych odrębnych, dodatkowych terminów na wypłatę tego dodatkowego świadczenia Emerytura Plus. Jest nieduża grupa, niemalże 100 tysięcy osób, która otrzymuje świadczenie i zasiłki przedemerytalne i tam są terminy czerwcowe. W związku z powyższym otrzymają te świadczenie również w czerwcu. To jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o którą zresztą pytają także i słuchacze radiowej jedynki. Rozumiem, że sami uprawnieni nie muszą tutaj nigdzie się dodatkowo zgłaszać, nigdzie przypominać o swoim świadczeniu, wysyłać jakichkolwiek wniosków. To po prostu z automatu, jeśli są uprawnieni, się stanie i te pieniądze otrzymają. Tak, emeryci mogą być spokojni, renciści również. Nie ma potrzeby składania wniosku jak przy innych świadczeniach, jak na przykład przy świadczeniu 500+. Te wszystkie osoby, które mają tytuł ubezpieczeniowy, dodatkowo również osoby, które mają wydane decyzje w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a więc emerytury matczyne, otrzymają to świadczenie jedno dodatkowe, w tym również te osoby, które na przykład mają niższe świadczenie niż minimalna emerytura, bo na przykład nie mają wypracowanego tego 20-letniego stażu pracy w przypadku kobiet, czy tego dłuższego stażu w przypadku mężczyzn. Z automatu, tak jak pan redaktor powiedział, bez wniosku dostaną to świadczenie w terminie, w którym otrzymują wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia. A czy jesteśmy już bliżsi rozstrzygnięcia tego, co ma się stać z pieniędzmi z otwartych funduszy emerytalnych? Bo w przestrzeni publicznej w ostatnich tygodniach pojawiały się rozmaite doniesienia. A to, że 1/4 ma pójść na sfinansowanie socjalnych obietnic rządu, a to, że wszystkie pieniądze mają zostać przekazane na indywidualne konta. Ta decyzja przed nami, czy coś więcej wiadomo? Ta decyzja jeszcze jest przed nami. Myślę, że w odpowiednim momencie opinia publiczna zostanie dokładnie też poinformowana. Wszystkie pozostałe informacje służą jakimś właśnie takim dywagacjom, wahaniom, jak pan redaktor powiedział, czy całość, czy 80%, czy 90%. Póki co musimy jeszcze wykazać odrobinę cierpliwości i poczekać. Jak pani przyjęła dane ZUS-u, z których wynika, że przeciętny wiek pracującego emeryta to jest w tej chwili ponad 66 lat? Gazety podawały tę informację zatytułowaną słusznie: pracujemy dłużej niż chciał Donald Tusk. Okazuje się, że mimo powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, Polacy, kiedy dano im wybór po prostu, czy chcą dłużej pracować, czy już zacząć pobierać świadczenie, często decydują się na to, żeby dalej pracować. Panie redaktorze, pyta się pan, jak to przyjęłam? Z satysfakcją i z uznaniem, a w odpowiedzi na to, że pracują dłużej niż chciał Donald Tusk, odpowiadam tak, z jedną zasadniczą różnicą. To jest ich wybór, to ich decyzja.
czy pracują dłużej, czy mogą pracować dłużej, jakie elementy uwzględniają przy podjęciu tej decyzji. Ja nie miałam wątpliwości, że danie wyboru to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych. Są osoby, które w badaniach mówiły, że nie ma takiego powodu, który zatrzymałby jeszcze na dłużej w pracy. Wystarczy dość, ale są osoby, które mówią, chcę, mogę pracować, mam taką pracę, że mogę ją kontynuować nawet do 70 roku życia. I proszę bardzo, i zawsze też mówiłam, że jesteśmy narodem pracowitym i chcemy pracować dłużej, ale też musimy mieć dobre warunki, czyli trzeba cenić pracownika. Dzisiaj mamy rynek pracownika i dzisiaj ten pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, też jest noszony na rękach, bo doceniamy jego kapitał doświadczenia, to, że on chce pracować, że był lojalnym pracownikiem i inaczej zaczyna się w Polsce traktować też pracowników. I to są wszystko czynniki, które są istotne do tego, że patrzymy, że możemy mieć świadczenie więcej albo, że możemy brać świadczenie i dalej pracować. Pani minister, co to takiego jest wytchnieniowe? Jak to będzie wyglądało i od kiedy? To jest opieka wytchnieniowa. To jest ta forma usług opiekuńczych, która jest bardzo oczekiwana przez osoby niepełnosprawne, ale tak naprawdę przez opiekunów osób niepełnosprawnych, które sprawują całodobową opiekę często nad swoimi najbliższymi, synem, córką, czasami rodzicami. I tak naprawdę są zaangażowani przez 24 godziny na dobę i im zwyczajnie po ludzku czasami jest potrzebna ta chwila wytchnienia dla załatwienia różnych spraw, ale również dla własnego odpoczynku, dlatego żeby odpocząć od tych niekończących się obowiązków opiekuńczych. I to jest program, który przygotowaliśmy w ramach Funduszu Solidarnościowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Na ten program przeznaczyliśmy 110 milionów złotych i program jest w pierwszej kolejności adresowany do samorządów, do gmin i do powiatów i zakłada wsparcie samorządów do wysokości 80% kosztów realizacji zadania. I samorząd wtedy może realizować tą opiekę wytchnieniową, czyli na przykład może to być 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodniowego. Może ktoś z rodziców zdecydować się może na pierwszy w życiu wyjazd wakacyjny samodzielny, a w tym czasie osoba niepełnosprawna ma zagwarantowaną całodobową opiekę. Bądź mogą to być godziny liczone w takim limicie, który wynosi 240 godzin, gdzie w formie takiej dziennej zagwarantujemy opiekę, na przykład wtedy mamy pobyt w ośrodku wsparcia, a na część dnia opiekun rodzic wtedy może czymś sobie się załatwić sprawę, to już pozostawiamy do tej decyzji. 1 lipca wielkie zmiany w programie 500+, rozszerzenie tego programu, patrzę na badania, które przeprowadził CBOS i oto ich wyniki. 62% Polaków co najmniej dobrze ocenia politykę państwa wobec rodziny. Tylko 7% uważa, że jest niedostateczna, 27%, że jest dostateczna. Rozumiem, że pani już też się zdążyła bardzo uważnie w te badania wczytać. Tak, i oczywiście znaczna część tych badań jest bardzo pozytywna, ale są takie elementy, które mnie nie tylko zaskoczyły, ale bardzo zmartwiły. Które? Otóż one mówią, że Polacy obserwują również negatywne skutki tego programu. I ja to przyjmuję, oczywiście to nie znaczy wcale, że nie przyjmuję żadnej krytyki tego programu. Ale jeżeli mamy 47% wskazań o niewłaściwym wydatkowaniu pieniędzy z programu 500+, to po prostu zadaję pytanie, na jakiej podstawie jest takie powszechne przekonanie o niewłaściwym wydatkowaniu pieniędzy. Chyba przez ten jazgot opozycji, która cały czas mówiła o tym, że Polacy gremialnie przepiją ten program, źle będą wydatkować te pieniądze, ale ja chcę powiedzieć, że to nie ma kompletnie nic wspólnego ze stanem faktycznym. Dlatego, że uprawnienie gmin do tego, żeby zamienić świadczenie pieniężne na pomoc rzeczową, czyli żeby powiedzieć, ta rodzina źle wydaje te pieniądze, rzeczywiście, może wylewa za kołnierz, może
marnotrawi. To jest samodzielna decyzja gminy i mamy tych decyzji niewiele ponad 2000, a więc to są absolutnie śladowe ilości, jeżeli zważymy, że mamy prawie 2,5 tysiąca gmin. Więc pytam się, na jakiej podstawie mówimy, że tak się nie dzieje, że tak się dzieje. Nigdzie nie ma danych, które potwierdzałyby to przekonanie, że Polacy źle wydatkują pieniądze z programu 500+. Nie zgadzam się głęboko z tą opinią. Mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.